Aktywne tworzenie na platformie YouTube bardzo często wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Aby stopniowo rozwijać swój kanał, nie wystarczą jedynie chęci. Potrzebna jest przede wszystkim regularność, ciekawy content oraz przede wszystkim pomysł na to, co będzie się chciało publikować. Dlatego też na tych pierwszych etapach odpada spory odsetek osób łaknących kariery internetowej. Jednakże są też tacy twórcy, którym udało się przebić przysłowiową ścianę i przejść do mainstreamu, lecz po jakimś czasie decydowali się oni zawiesić swoją YouTube'ową działalność, aby zająć się czymś innym, czego wyznacznikiem w większości przypadków nie będzie liczba subskrypcji czy lajków pod filmikami. W dzisiejszym odcinku przedstawię historię YouTuberów, którzy z jakichś powodów zdecydowali się porzucić dobrze prosperującą karierę na rzecz robienia czegoś innego. Chciałbym jeszcze podkreślić, iż pominę wszystkich YouTuberów, którzy porzucili swoje kanały w wyniku dram, problemów z prawem lub przyczyn niezależnych od nich. A teraz zapraszam do oglądania. Ja p***le i mi się tu nie podoba. Tak właśnie wyglądał pierwszy wjazd na chatę w wykonaniu Jacka Gadowskiego, który zapoczątkował jedną z najbardziej kultowych serii na polskiej scenie YouTube'a. A teraz tak całkiem poważnie. Jacek Gazinowski swoją karierę na platformie YouTube rozpoczął wraz z założeniem kanału Wjazd na chatę w 2011 roku. Jak sama nazwa wskazuje, format opierał się na odwiedzaniu popularnych YouTuberów w ich przybytkach. W tamtych latach była to pewnego rodzaju innowacja i powiew świeżości na polskiej scenie, która wówczas wypełniona była gameplayami. Content niemal od samego początku generował ogromne wyświetlenia, niejednokrotnie przekraczając barierę miliona wyświetleń na jednym filmiku. Widzowie bardzo doceniali Jacka w roli prowadzącego, który mimo występowania u boku najpopularniejszych wtedy twórców wciąż zachowywał się naturalnie i potrafił w ciekawy sposób prowadzić rozmowy z odwiedzanymi youtuberami. Ważnym aspektem wszystkich odcinków Wjazdów na chatę był fakt, iż Jacek pomimo upublicznianiania prywatnych miejsc znanych osób potrafił uszanować ich sferę intymności, dzięki czemu jego osoba zyskiwała jeszcze więcej zaufania zarówno w oczach internautów, jak i gości. Sam Gadzinowski w jednym z wywiadów wspomniał, że zawsze przed nagrywaniem odcinków rozmawiał z odwiedzanymi youtuberami. Ponadto w materiałach zawsze było widać, iż to właśnie lokatorzy budowali całą narrację, a sam Jacek jako prowadzący stanowił jedynie tło i ewentualne uzupełnienie wątków, których widzowie mogli być ciekawi. Należy podkreślić, iż format prowadzony przez Jacka nie należał do najprostszych. Pomijając już same kwestie organizacyjne, warto mieć na uwadze, iż wkraczał on z kamerą w strefę do tej pory nieznaną widzom danego youtubera, pokazując przy tym całe zaplecze jego działalności. Oprócz standardowych wjazdów na chatę, Jacek od czasu do czasu publikował wywiady oraz treści związane z jego formą fizyczną. Ćwiczenia oraz surfing odgrywały i zapewne do dziś odgrywają ogromną rolę w życiu twórcy. Toteż 17 listopada 2016 roku rozpoczął on jedną z pobocznych serii na kanale nazwaną Thor Challenge. Opierała się ona na comiesięcznym relacjonowaniu progresu zarówno siłowego, jak i sylwetkowego autora kanału. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że w przemianie w tytułowego Thora Jackowi pomagał członek ekipy WK Dzik, czyli Saker. Z czasem Gadowski nieco odszedł od wizyt u youtuberów, zmieniając obszar zainteresowań na odwiedzanie posiadłości przedsiębiorców oraz inwestorów. Ostatni odcinek z wjazdu na chatę opublikowany został 5 listopada 2019 roku. Ten oraz wszystkie poprzednie filmiki można znaleźć na kanale Wjazd na chatę Archiwum. Na głównym kanale Jacka, który obecnie posiada prawie 600 tysięcy subskrypcji, doszło do wielu zmian. Prawie 10 lat Jacek Gadzinowski budował społeczność kanału Wjazd na chatę. Niestety, jak wiele kultowych projektów, kanał miał zostać zamknięty, bo Jacek nie może go dalej prowadzić. Nie chcieliśmy to pozwolić, dlatego postanowiliśmy reaktywować kanał. I dzisiaj chciałem wam przedstawić nową prowadzącą kanału Wjazd na chatę. Siemanko. Siema widzowie, ja nazywam się Ola Kiepura i przejmuję ten kanał. Zostały z niego usunięte niemal wszystkie dotychczasowe odcinki, a sam kanał najwidoczniej został przyjęty przez agencję marketingową Wunder Team. Po sprawdzeniu profilu firmy można zauważyć, iż Jacek najprawdopodobniej sprzedał swój kanał zewnętrznej agencji. Nowi właściciele próbowali powtórzyć sukces Gadzinowskiego, tworząc filmy bazujące na poprzednim formacie, jednakże każdy kolejny generował coraz mniejszą liczbę wyświetleń. Twórcy z czasem przerzucili się na wywiady, lecz i one nie przypadły do gustu widzom. Ostatni filmik na kanale Wjazd na chatę opublikowany został 17 lutego 2023 roku i osiągnął bardzo niski wynik, nie przekraczający 4000 wyświetleń. A co słychać u samego Jacka? Były youtuber skupił się na widocznie na budowaniu marki osobistej. Już przed założeniem kanału miał spore doświadczenie w marketingu internetowym, o czym świadczy jego profil na platformie LinkedIn. Gadowski bardzo często jest zapraszany do rozmów jako specjalista z dziedziny influencer marketingu oraz biznesu. Jacek Gadzinowski wciąż jest bardzo
aktywny na swoich social mediach, bardzo często publikując wpisy na X. Przeglądając jego tablicę można łatwo wywnioskować, iż twórca żywo interesuje się branżą inwestycji, a zwłaszcza nieruchomości. Ponadto bardzo często wypowiada się publicznie na tematy społeczne, dzięki czemu udało mu się zebrać już ponad 30 tysięcy obserwujących. Nie da się zaprzeczyć, że Krzysztof Golonka był jednym z tych twórców, który pokazał wielu młodym fascynatom trików w piłce nożnej, że nie trzeba urodzić się w Brazylii, aby za pomocą piłki móc czynić prawdziwą magię niczym Ronaldinho. Więcej o historii Krzyśka Golonki opowiadam w odcinku sprzed kilku miesięcy, który został mu poświęcony w całości, dlatego też serdecznie zachęcam do nadrobienia zaległości. Krzysztof swój kanał o nazwie Trenuj z Krzychem założył już w 2007 roku, lecz dopiero kilka lat później rozpoczął regularne publikowanie materiałów skupionych na tematyce freestyle football. To właśnie w 2014 roku powstała ikoniczna seria Graj Jak. Na odcinkach twórca odtwarzał triki wykonywane przez najpopularniejszych wówczas piłkarzy. Z czasem Krzysztof zaczął urozmaicać swoją internetową twórczość m.in. poprzez zapoczątkowanie serii Turbo Krzych, w której to zapraszał innych YouTube'owych twórców do wspólnej rywalizacji podczas różnych zadań wykonywanych przy pomocy piłki. Na jego kanale gościli m.in. takie osobistości jak Budda, Kłebona Fide, Denit Rozyniak czy popularny wówczas Kruszwil. Oprócz tego w odcinkach pojawili się również zawodowi piłkarze, a wśród nich Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Piątek czy nawet sam Robert Lewandowski. Krzysztof Golonka w bardzo dobry sposób prowadził karierę, nieustannie wykorzystując uzyskane zasięgi w celu monetyzowania swojej marki osobistej. Po pewnym czasie twórca założył sklep internetowy, w którym można było zakupić jego autorską książkę, płytę DVD z poradnikami oraz gadżety związane z trikami. Wszystkie wspomniane przeze mnie przedmioty sprzedały się w niemałej ilości, co było jedynie kolejnym dowodem na to, jaką popularnością cieszył się wówczas Krzysiek. Ponadto YouTuber zaczął organizować obozy piłkarskie oraz warsztaty, podczas których dzielił się tajnikami swojego zawodu z innymi aspirującymi freestyle. Wraz z upływem lat regularność odcinków na kanale Krzyśka zaczęła spadać, a wraz z nią wyświetlenia. Ostatni film na Trenuj z Krzychem opublikowany został 27 września 2022 roku, a jego zniknięcie stanowiło zagadkę dla widzów przez długi czas. Czy Krzysztof Golonka zapadł się pod ziemię? W żadnym wypadku. Twórca kilkukrotnie wspominał, iż zamierza skupić się na swoich biznesach, również tych związanych z trikami piłkarskimi. Na oficjalnej stronie Krzyśka do dziś możemy znaleźć oferty z wieloma usługami, takimi jak pokazy, warsztaty czy reklama w internecie. Krzysztof nie zostawił swojej pasji do trików, wciąż realizując ją na wielu płaszczyznach. Ponadto Krzysiek stał się właścicielem lokali Quiz Game, których ośrodki znajdują się już w 7 miastach wojewódzkich, zdobywając przy tym popularność w bardzo szybkim tempie. Myślę, że nie musimy się martwić o Krzyśka, ponieważ wszystko wygląda na to, że doskonale radzi sobie mimo odejścia od tworzenia na YouTubie. Najwidoczniej Krzysztof sam doskonale wiedział, kiedy zejść ze sceny, pozostawiając po sobie wiele miłych wspomnień w sercach fanów. W lipcu 2017 roku na polskim YouTubie rozpoczął działalność twórca zachowujący się niczym pierworodny syn legendarnego Testowirona. Mowa oczywiście o Marku Kruszelu, który wraz z Łukaszem Wawrzyniakiem prowadzili kanał funkcjonujący pod nazwą Lord Kruszwil do końcówki roku 2019. Content tego duetu od początku opierał się na wywoływaniu jak największej ilości kontrowersji, idąc w myśl przysłowia. Nieważne co mówią, ważne żeby mówili. Nastoletni wówczas Marek podczas nagrywania przyjmował postawę tak zwanego bananowego dziecka, przyprawiając wszystkich zazdrosnych internautów o skręt kiszek. Ta woda jest zdecydowanie najlepsza i moim zdaniem warto wydawać te 20 tysięcy złotych miesięcznie, aby móc pić tak ekskluzywną wodę. Na jego kanale prezentowane były treści mające podkreślać, jakim majątkiem dysponował wówczas 16-letni Lord. Jak można się domyślić, kanał w bardzo krótkim czasie stał się jednym z najchętniej oglądanych na polskim YouTubie, generując wokół siebie ogromne wyświetlenia oraz pobijając rekord w kwestii najszybszego uzyskania miliona subskrypcji w Polsce. Zarówno Marek, jak i kamerzysta bardzo szybko monetyzowali zasięgi pozyskane dzięki odcinkom na głównym kanale, inwestując w poboczne biznesy oraz rozwijając tym samym uniwersum poprzez wplatanie do odcinków nowych postaci takich jak Tomek Olejnik, Hejter czy Kubańczyk. Podczas internetowej kariery Marek miał również swój udział w świecie freakfightów. Warto wspomnieć, iż oprócz stoczenia dwóch walk w różnych federacjach, to właśnie na jego kanale transmitowana była relacja pierwszego w historii panelu najpopularniejszej dziś federacji Fame MMA. Problemy obu twórców pojawiły się już w połowie 2019 roku za sprawą zgłoszenia ich kanału do prokuratury za namawianie nieletniej osoby do dotykania miejsc intymnych dorosłej kobiety. W obawie przed usunięciem kanału
kanału przez administrację YouTube'a, Marek Stamp zdecydował się na skasowanie swojej dotychczasowej twórczości, zakładając jednak kolejny kanał. Pod koniec tego roku doszło również do konfliktu duetu zarządzającego kanałem, czego następstwem była ogromna drama pomiędzy Markiem a Łukaszem Wawrzyniakiem. Wiem, że już dłużej nie zamierzam współpracować z tym toksycznym człowiekiem. Koniec naszej współpracy był całkowicie moją inicjatywą i cieszę się, że nie mam już nic do czynienia z tą patologią. To co chciał, to wziął, resztę już zresztą zostawił mnie już samą i musiałam sobie ze wszystkim radzić sama. W trakcie sporu obie strony nie szczędziły na wyciąganiu coraz to większych brudów na swojego przeciwnika, co stanowiło jedynie pożywkę dla głodnej dram publiczności. Następne lata były jedynie kolejnymi próbami zabłyśnięcia w przestrzeni internetowej, lecz po jakimś czasie widzowie mieli dość ustawianego konfliktu Kamerzysty i Kruszwila. W końcowym efekcie panowie pozbawieni dawnej renomy i poklasku ponownie połączyli siły, aby nagrywać odcinki na nowym kanale KXK Vlog, który jednak po krótkim czasie został usunięty. Po ostatecznym upadku Marek zniknął z YouTube'a, więc pytanie nasuwa się jedno. Jak potoczyły się jego dalsze losy? Marek Kruszel, mimo całkowitego zawieszenia działalności na platformie, wciąż posiada swój muzyczny kanał, na którym znajduje się 2,5 miliona subskrypcji. Ponadto każda z 7 piosenek Disco Polo osiągnęła minimum 1 milion wyświetleń, z czego najpopularniejsze z nich ma ich aż 24. Na pewno jest to jedno ze źródeł zarobku Marka, lecz skupmy się na jego działalności biznesowej. Nazwisko Kruszel widnieje w 3 zarejestrowanych biznesach. Pierwszy z nich, Meritum Zgorzelski Kruszel, prowadzony jest wspólnie z okrytym ostatnio złą sławą Arkadiuszem Zgorzelskim, który w internecie funkcjonuje pod pseudonimem Megakot. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. realizacja projektów budowlanych, sprzedaż detaliczna i hurtowa samochodów oraz ruchy związane z branżą, że Markowi raczej nie opłaca się wrócić na YouTube, aby znowu robić z siebie błazna. Przygoda Igora z tworzeniem na YouTube rozpoczęła się w czerwcu 2013 roku. Wiele osób sądziło, iż Igor Ignacy był uzupełnieniem luki powstałej po niedawnym odejściu z platformy prowadzącego kanału Kolorowy Vlog, który dziś znany jest pod pseudonimem Książulo. Skąd takie przypuszczenia? Obaj panowie mieli bardzo zbliżony format, który opierał się na vlogach oraz serii opartej na odpowiadaniu na pytania widzów. Nasz polski Justin Bieber, ponieważ takim pseudonimem ochrzcili Igora internauci, zapoczątkował serię, której intro do dziś przyprawia wielu starszych widzów ociarki nostalgii. Mowa oczywiście o serii zatytułowanej jako Mały Szary Człowiek, która z każdym kolejnym miesiącem przynosiła ogromne sukcesy pod względem wyświetleń. Igorowi nie dało się odmówić charyzmy oraz poczucia humoru, co w przypadku formatu, który realizował, było bardzo ważne. Niestety dziś już nie ma możliwości powrotu do tamtych materiałów, ponieważ autor kanału ukrył praktycznie całą swoją dotychczasową twórczość. Z czasem Igor zaczął coraz częściej udzielać się w filmikach scenkowych poprzez zarówno występowanie, jak i reżyserię poszczególnych z nich. Jego osobę mogliśmy zobaczyć m.in. na kilku produkcjach kanału Abstrakcja, w których wcielał się w przeróżne postacie. Pomimo, że Igor Leśniewski był na ogół lubianą postacią w internecie, to jednak zdarzyło mu się mieć udział w jednej większej dramie, która miała miejsce w grudniu 2016 roku. Cała sytuacja dotyczyła awantury podczas jednego z koncertów hip-hopowych, na których znajdował się youtuber. Igor stał się wówczas jedną ze stron biorących udział w bójce powstałej w wyniku nieporozumienia. Według relacji jednego ze świadków, Igor wraz ze swoimi kolegami znajdowali się w stanie wskazującym, zachowując się przy tym agresywnie, w następstwie czego znany youtuber miał uderzyć dziewczynę w twarz po tym, jak ta zwróciła mu uwagę. To właśnie ten czyn według świadków stał się źródłem bójki między ekipą Igora a znajomymi poszkodowanej. Tego samego dnia na Snapchacie Igora pojawiło się zdjęcie przedstawiające jego zadrapaną twarz oraz podbite oko. W obliczu rosnącej fali hejtu w stronę Igora, ten postanowił odnieść się do sprawy we wpisie na swoim Facebooku, gdzie przedstawił własną perspektywę, podkreślając, że mimo zaistniałej bójki nie dopuścił się on do uderzenia dziewczyny, która według jego relacji sama zaczęła konflikt poprzez bezpodstawne uderzenie go w twarz. Wiele osób uwierzyło twórcy, lecz wertując sekcję komentarzy pod postem, znaleźli się też obrońcy domniemanej poszkodowanej, którzy nie pozostawili na Igorze suchej nitki. Z upływem czasu sprawa przycichła, lecz część internautów już nigdy nie patrzyła na Igora w ten sam sposób. Mniej więcej od 2018 roku youtuber zaczął coraz bardziej skupiać się na realizowaniu bardziej profesjonalnych materiałów, począwszy od dokumentu poświęconemu legendzie polskiego rapu Magikowi. Film obecnie wygenerował ponad 2 miliony wyświetleń. Oprócz tego w produkcjach Igora zaczęły występować poważne osobistości ze świata kina, takie jak m.in. Cezary Pazura.
Widać było, iż ambicja Igora zaczęła wykraczać ponad polskiego YouTube'a, który w tamtym okresie stał się wręcz wylęgarnią kiczu. Swojej opinii nigdy nie krył, gdyż podzielił się nią nawet podczas gościnnego wystąpienia na kanale Lekko Nie Będzie, gdzie przyznał, iż czuje się ograniczony jako twórca. Można robić YouTube dalej i robić masówę, albo jeśli robimy prawdziwe krótkometraże, to jest dużo czasu. To jest kilka miesięcy, czasami równolegle mi się nakłada jeden projekt z drugim. No i dlatego jest taki przestój. Ja dlatego trochę nie pasuję już pod tego YouTube'a, bo algorytmy mnie zabiją. Ja nie wiem, czy ja dotrę do 5 osób teraz. To lepiej rzucać. W 2019 roku Igor utworzył profil na platformie Patronite, gdzie założył zbiórkę na wsparcie jego twórczości poprzez wpłaty środków umożliwiających realizację kolejnych projektów filmowych youtubera. Ostatni materiał na kanale Igora opublikowany został 13 stycznia 2021 roku, a jego tytuł brzmi Przygoda dobiegła końca. Dokument stanowi zestawienie całej dotychczasowej twórczości Igora na platformie YouTube i, jak można sądzić po tytule, jednocześnie jej zakończenie. Jak wygląda obecnie kariera Igora? Dawny youtuber realizuje swoją pasję poprzez reżyserowanie m.in. klipów dla popularnych polskich raperów. Spod jego ręki powstały teledyski do takich utworów jak Król Balu autorstwa Kizo, Numer Papuga wydany w SBM, Halo Kukona i Gipsa czy Sebiksy braci Kasperczyk. Ponadto na jego profilu na platformie Vimeo możemy znaleźć więcej współprac dla firm takich jak Red Bull, Sony oraz Ikea. Warto wspomnieć, że Igor zajmuje się reżyserią programu rozrywkowego o hip-hopie, rap i mat realizowanego na kanale Red Bull Wersy. Miejmy nadzieję, że odejście z YouTube'a wyszło Igorowi na dobre oraz że w końcu towarzyszy mu poczucie spełnienia zawodowego.